Wyobrażacie sobie życie bez internetu? A jednak kiedyś go nie było. Myślicie, że informacje wtedy nie docierały szybko? Dobrze myślicie, ale były wiadomości, które lotem błyskawicy trafiały do wszystkich. Serio. W roku 1960 przyjechał do Głogowa, tu do tej szkoły Władysław Broniewski. Jego nazwisko unosiło się w powietrzu, krążyło, podawane z ust do ust. Wszyscy znali autora Wiatraków czy Bagnetu na broń. A dziś? Czytacie jego wiersze? Znacie biografię poety? Oczy miał mądre, uszy długie, ogon, rajski ptak, a po chwili niedługiej, mówię tak. Poeta miał psa, Łebka, to o nim pisał w wierszu, który zacytowałam. Broniewski był wysportowany, nawet jako niemłody mężczyzna potrafił wszystkich zadziwić i stanąć na głowie. We wczesnej młodości zakochał się w dziewczynie znanej jako Biała. Ktoś wie, kim była? Broniewski pisał poematy, elegie, treny, pieśni. A wiecie, że pisał fraszki? Niektóre nawet niezbyt grzeczne. Posłuchajcie. Stęknął pewien uczony. Ten poeta jest niedouczony. Stęknął i westchnął i pierdnął. A mnie i tak wszystko jedno. Poeta był bardzo muzykalny. Grał na fortepianie. Śpiewał la 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 la. Są nagrania. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Broniewski na rowerze pojechał poszukiwać swojego pułku. Po wojnie też przemierzył wiele kilometrów na rowerze dla sportu, jak i ja. Skosztujesz? To z drzewa wiadomości, dobrego i złego, z wiersza Broniewskiego, spacer prehistoryczny. Ale na jabłoni, na okrutnej jabłoni, czy z jabłek robią alkohol? Rośnie, rośnie, groźnie, powoli. Okrutne słowo. Kocham. Kochałbym cię, psia krew, cholera. Tak zaczyna się wiersz Broniewskiego pod tytułem Ze złości, a jest o miłości. Kochałbym cię, psia krew, cholera. Mocne są wiersze Broniewskiego. Okropny kot! Miły kot. Ot. Trzpiot. Znacie ten wiersz? Broniewski miał kota. Jego imieniem Kitolio zatytułował wiersz. Telefon komórkowy? Tak, świetna rzecz. Myślę, że gdyby poeta dziś żył, byłby zachwycony. Dzwonił często, w dzień i w nocy. Budził przyjaciół i mówił wiersze. Znacie ten utwór, zaczynający się od słów mówią, że dzwonię czasem o nieodpowiedniej porze?
Szanowni Państwo, Władysław Broniewski pisał wiele listów. Gdyby dziś żył, na pewno byłby zachwycony, że jego wiadomości mogłyby tak szybko, drogą elektroniczną, dotrzeć do rodziny czy znajomych. Znacie korespondencję poety? Polecam Alicja. W internecie można znaleźć wiele informacji o Władysławie Broniewskim. Nasze wirtualne karty też tam są. Oglądajcie. A po obejrzeniu? Czytajcie wiersze Władysława Broniewskiego. To literatura z najwyższej półki.